Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Miłość i prawda oraz wola Boża jest na ziemi. A ziemska ludzkość częsie się w febrze swoich rozumowych złudzeń. Choroba ta już długo trwa, że zbyt mało wyleczyć już się da. A i ci wyleczeni mogą w ostatniej jeszcze chwili paść. Gdzie na tej ziemi znaleźć ziemskiego ducha, który chciałby rozpocząć wzlot duchowy, aby wrócić po odłożeniu swojego ziemskiego ciała do duchowo-istotnego. Dalej głoszę słowo i robię to coraz mocniej z nową siłą, którą mam od Pana Stworzyciela. Ludzkie gadanie bez składu i ładu jest złe, a jego skutki zwrotne ściągają wszystko do rozkładu. Tym mogę pomóc poprzez przyspieszenie procesu. Jasna kometa coraz mocniej świeci. Łatwo dziś na ziemi ją dostrzec. Tym bardziej, że każdy z was na tej planecie podlega coraz mocniej Bożemu promieniowaniu narastającemu. Tak mocno otępiałym ziemskim ludziom coraz trudniej zrozumieć prostotę i logiczność zachodzących procesów oraz ich zależności na każdym poziomie tych widocznych ziemskim okiem i mało widocznych, ale doskonale wyczuwalnych zjawisk się dziejących. Tak jak z pacjentami, którzy pozbawieni nadziei przez medycynę naukową, rozumową, zaczynają pod wpływem działania siły szybko powracać do zdrowia, równocześnie idąc drogą rozwoju siebie ducha. Lecz gdy zaczną znów myśleć o starym i do niego wracać, zakładają sobie ciężkie ziemskie jarzmo, które ich przytłacza ze zdwojoną siłą. Wiele ludzkich duchów odeszło od prawdy i się zgubiło cierpiąc. Inni prawdy bez poznania byli ze względu na swoje lenistwo i ciężko im na wszystkich płaszczyznach, a tych, którzy próbują walczyć z Bożą siłą, prawo Boże rozdeptuje i już zanikają. To robale, których ciemna skorupa bez wytrzymania jest nacisku Bożego buta o bezwyobrażalnym dla was rozmiarze. I tak ziemskie dni na tej małej ziemi upływają, a ziemianie zbyt mało z oczywistych zjawisk duchowych i gęsto materialnych zauważają. Lecz ich skutki już was dotkliwie ranią, poniewierają, a wielu z was zaczyna odbierać sobie i innym ziemskie życie. Dla bezrozumnych ziemskich duchów gęsto materialnego tylko bycia bez istnienia jest część Pana Stworzyciela, ale ich siła zdmuchnie. Dla czujnych wewnętrznie duchowych ludzi miłość i prawda oraz wola Boża i wyzwolenie. Wybór jest jasny i czytelny. Pasywne trwanie to upadek, nawet dla tych, co już się podnieśli na sile wysoko. Mrówki swoją codzienną pracą są cały czas w ruchu. Ludzkość zapomniała o prostych Bożych prawach i jest w fazie gnicia. Na zewnątrz tego organizmu wszystko się przejawia w smutnych oczach, w zepsutym oddechu, w częstej utracie przytomności, napadach gorączki, ogólnym rozdrażnieniu, depresji, braku koncentracji, złych decyzji i wyborach itd. A wystarczy tylko odciąć się od wszelkiej ciemności i podłączyć się do światła. A dziś światła, które od Pana Stworzyciela płynie, jest bardzo dużo. Wystarczy mieć czujne i otwarte serce, a miłość i prawda oraz wola Boża już sama znajdzie do was drogę. A wy otrzymacie ratunek, chyba że znów dopadnie was choroba pod tytułem rozumek. A tu już pomóc bez możliwości jest. Na głupotę, próżność, brak pokory. Jedyne jest lekarstwo o nazwie ból i rozpacz. Zażywać codziennie, aż do skutku, który ma grobowy wymiar. Ale to tylko smutne dla was zakończenie. Byli, żyli i umarli. Nawet kwiaty mało chciały na grobach rosnąć, ale chwastów pod dostatkiem, tak jak w waszym obecnym byciu. Może ta diagnoza wam pomoże. Oczywiście, jeżeli jeszcze żyjecie życiem duchowym. Bo ruszać ziemskim ciałem tylko to martwota.